Na cmentarzu rzymskokatolickim w Białej uroczyście poświęcono odrestaurowany grób świętej pamięci pułkownika Józefa Kossarka. Wieża widokowa na Szyndzielni otwarta. Ci, którzy chcą z niej obejrzeć wspaniałą panoramę Beskidów, mogą już wybierać się na szczyt góry. Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami powstała specjalna ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży chcących lepiej poznać zasady poprawnej segregacji odpadów. Trwa remont ulicy Sobieskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Kupiecką i Wołyńską. Na kortach tenisowych Spa Hotel Jawor w Jaworzu rozegrano doroczny, 10. już turniej tenisa ziemnego artystów polskich o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Na cmentarzu rzymskokatolickim w Białej uroczyście poświęcono odrestaurowany grób świętej pamięci pułkownika Józefa Kossarka. W uroczystości wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, przedstawiciele Wojska Polskiego, a także samorządu oraz organizacji kombatanckich i placówek oświatowych. Spotykamy się na uroczystości poświęcenia grobu świętej pamięci pułkownika Józefa Kossarka, legionisty, uczestnika walk o obronie Śląska Cieszyńskiego i Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Żołnierza obydwu wojen światowych. Pułkownik Józef Kossarek swoje powojenne losy związał z Bielskiem-Białą, którego doczesne szczątki zostały pochowane na naszym cmentarzu. Dzisiejszej ceremonii przyświęca cel nie tylko literalnego odsłonięcia i poświęcenia pomnika, ale przede wszystkim przywrócenia pamięci o tym człowieku. Tak się losy złożyły, że po zakończeniu wojny żył na boku i w cieniu, zaabsorbowany swoimi codziennymi sprawami. Tak się losy złożyły, że grób jego uległ zapomnieniu. Nie jest możliwe w pełni zaopiekować się z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej czy władz centralnych wszystkimi miejscami pochówku naszych żołnierzy rozsianych po terytorium całego kraju. Dlatego tak ważne są lokalne inicjatywy. Inicjatywy ludzi dobrej woli, inicjatywy samorządów, aby żaden żołnierz Wojska Polskiego nie leżał w zapomnieniu i by żadnemu żołnierzowi Wojska Polskiego nie brakowało godnego miejsca spoczynku. Polska i Polacy muszą mieć strasznie pojemną tą pamięć, bo strasznie wiele, ogromnie wiele takich postaci musimy pomieścić w tej naszej pamięci. A ona musi być pamięcią żywą, a jednym z takich bardzo pięknych przykładów tej żywej pamięci jest dzisiejsza uroczystość. Przeprowadzenie renowacji miejsca pochówku bohatera wojny polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej 1939 roku było możliwe dzięki zaangażowaniu Bogdana Ścibuta, społecznego opiekuna grobu oraz środków finansowych przekazanych przez Radę Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa. Panie pułkowniku, niepodległa, zbrojna Rzeczpospolita podziwia pańskie czyny. Wieża widokowa na Szyndzielni otwarta. Ci, którzy chcą z niej obejrzeć wspaniałą panoramę Beskidów, mogą już wybierać się na szczyt góry. O budowie 18-metrowej stalowej wieży informowaliśmy niespełna miesiąc temu. Dziś Zjad Tower, bo taką nazwę jej nadano, stoi gotowa na przyjęcie pierwszych bielszczan i turystów. Ani w Bielsku, ani w okolicy nie ma nic takiego. Jest to pierwszy taki element. Myślę, że pomysł był znakomity. No i myślę, że ci wszyscy, którzy tutaj są, na tą wieżę może wyjść, jak wiemy, 30 osób. Ta wieża się rusza, czyli mamy tutaj atrakcję przy okazji. No ale widzimy znakomity widok na nasze miasto. Widzimy tutaj Czechowice już nawet widzimy. Także myślę, że to jest ogromna atrakcja. Ta wieża będzie piękną atrakcją, znakomitą atrakcją. No jak powiedziałem przed chwilą, to jest pierwszy etap tylko tego, co tutaj robimy. W przyszłym roku, rozpoczęliśmy już teraz pracę, ale w przyszłym roku będzie wymieniona cała kolejka, zostaną praktycznie tylko słupy, zostaną nowe wagoniki, nowa lina, nowe
układ napędowy, układ zabezpieczający cały, także znakomitymi, pięknymi, nowymi wagonikami. Wyjedziemy wagonikami, które będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bo w tej chwili te wagoniki niestety nie są przystosowane. No ma ta kolejka już niestety swoje lata i musimy przystąpić do głębokiej modernizacji. I rozpoczęliśmy ją i myślę, że w przyszłym roku gdzieś o tej porze będziemy finiszować. Długo walczyliśmy z pomysłem tej wieży, bo chodziło o to, żeby nie zrobić wieży dla wieży jakiejkolwiek, tylko chcielibyśmy zrobić coś, z czego miasto może być dumne i co przyciąga ludzi, i ci ludzie przyjeżdżają i mówią, no, tu rzeczywiście jest coś niesamowitego. Z tego cała trudność polegała na takim zaprojektowaniu tej wieży, aby od strony architektonicznej była ona bardzo atrakcyjna, a jednocześnie spełniała trudne wymogi wytrzymałościowe konstrukcji związane z położeniem na 1000 metrów w górach, a więc silne wiatry, oblodzenia, prawda, niekorzystne warunki terenowe, nachylenie. Sądzę, że udało nam się to doskonale. Wieża naraz może pomieścić 30 osób. Ilość zwiedzających kontroluje specjalny elektroniczny system biletowy. Na szczyt 30-tonowej ażurowej konstrukcji stalowej prowadzi 120 stopni. Z platformy widokowej można obejrzeć okolice bliższą i dalszą, również za pomocą lunety widokowej z 25-krotnym przybliżeniem. Wieża będzie czynna tylko w czasie godzin otwarcia kolei linowej. Koszt biletu normalnego to 3 zł, zaś biletu ulgowego 2 zł. Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami powstała specjalna ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży chcących lepiej poznać zasady poprawnej segregacji odpadów. Edukacja nie musi być nudna. Z takiego założenia wychodzą również pracownicy Bielskiego Zakładu Gospodarki Odpadami. Do zapoznania się z teorią segregacji odpadów i znajdującymi się na terenie zakładu urządzeniami najlepiej służą kolorowe tablice i interaktywne urządzenia, które powstały tuż za siedzibą ZGO przy ulicy Reksia. Wędrujący ścieżką dowiedzą się więc nie tylko, jak dzielić poprawnie odpady, ale także jak działa sortownia, kompostownia czy składowisko odpadów. Stawiamy na najmłodszych, jeżeli chodzi o edukację ekologiczną, o edukację dotyczącą segregacji odpadów. Przy Zakładzie Gospodarki Odpadami uruchomiliśmy ścieżkę edukacyjną, właśnie dotyczącą segregacji odpadów, poprawnej segregacji odpadów. Od września rozpoczynamy proces edukacyjny skierowany dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych. Będziemy przekazywać informacje na temat poprawnej segregacji odpadów oraz tych instalacji, które znajdują się na terenie naszego zakładu, które służą do zagospodarowania odpadów, które trafiają do naszego zakładu. Trwa remont ulicy Sobieskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Kupiecką i Wołyńską. Roboty drogowe nie ograniczają się tylko do wymiany asfaltu, lecz remontu całej podziemnej infrastruktury. Stąd wymieniony odcinek musiał zostać zamknięty dla ruchu całkowicie. W 2013 roku oddaliśmy do użytkowania odcinek tak zwany 4B1, czyli ja określę ulicami, to będzie, czyli od potoku Wapieniczanka w Wapienicy, czyli tam rejonu ulicy Regera do ulicy Kupieckiej. Natomiast teraz to, co się dzieje, to robimy brakujący odcinek, jesteśmy po przetargu, wygrała to firma Strabag i realizuje odcinek od ulicy Kupieckiej do ulicy Wołyńskiej. My w tej chwili jesteśmy na etapie budowy kanalizacji deszczowej, czyli tej infrastruktury drogowej i przebudowy pozostałych mediów. I będzie to w układzie 2-letnim, choć finansowanie jest w układzie 3-letnim, ale jest tak ułożony harmonogram, że na koniec przyszłego roku oddaję do użytkowania. W tym roku natomiast chcemy na gotowo oddać odcinek ulicy od Kupieckiej do ulicy Hutniczej. Tak mamy harmonogram ustawiony i tak wykonawca przyjął takie warunki. Na kortach tenisowych Spa Hotel Jawor w Jaworzu rozegrano doroczny, 10. już turniej tenisa ziemnego artystów polskich o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Hotel Jawor w tym roku obchodzi organizacyjny jubileusz. 10 zorganizowanych turniejów, w których udział bierze plejada polskich gwiazd, upoważnia do twierdzenia, że Jaworze i sam hotel mają w sobie coś więcej niż tylko zdrowy klimat.
4 turniejowe dni zmagań, 31 znanych postaci i jak zwykle wysoki poziom rozgrywek. Jak zauważyłem, po składzie mniej więcej ci sami przeciwnicy, ale ci sami mocni przeciwnicy, także przyjeżdżam tutaj zawsze z uśmiechem i z nadzieją, a jako że w zeszłym roku wygrałem, no to nie mogę się tutaj chować, gdzieś wychodzę po to, żeby obronić tytuł. Zeszłoroczny pobyt tutaj to był pierwszy, czy już wcześniej pan jeździł? To był mój drugi raz, dzisiaj jestem trzeci raz, pierwszym razem byłem w półfinale. W zeszłym roku udało się wygrać i zobaczymy, co przyniesie ten rok, ale bojowo jestem nastawiony, mimo że w tym roku trenowałem głównie biegi, ale bieganie też się przydaje na korcie, więc myślę, że nie straciłem formy z zeszłego roku tak całkowicie. Turniej mimo swojej dość długiej historii wciąż się rozwija i z roku na rok uczestniczy w nim więcej znanych postaci. Patronat nad nim roztacza marszałek województwa śląskiego, a puchar funduje prezydent Bielska-Białej. Cieszy nas to, bo to rzeczywiście jest turniej już 10-letni, także ma swoje lata i chcemy to utrzymać i jednak to jest jakby taka reklama nie tylko naszego hotelu, ale również całego województwa.